Kolejna dziś wiadomość, widzowie, i też bardzo ważna, posłuchajcie. Terminal w Szczecinie zostanie sprzedany. Według doniesień prasowych terminal zbożowy w porcie w Szczecinie ma zostać sprzedany i zlikwidowany. Transport ziarna mogą przejąć Niemcy. Elewator zbożowy Andreas w porcie Szczecin ma zostać sprzedany i wycofany z eksploatacji. Jego kupcem jest amerykańska firma, producent klejów, która chce dziś zlikwidować działający dziś z rozmachem terminal do przeładunku zbóż i na jego terenie przechowywać składniki do produkcji klejów, w tym mocznik. Jeśli zamknie się ten jeden z większych terminali w zachodniej części kraju, część zboża będzie musiała jechać gdzie indziej. A najbliżej jest do Mukran, w Niemczech. Bliskość jest kluczowa, bo koszty transportu bardzo wpływają na atrakcyjne ceny polskiego zboża. Prezes DAKU International, firmy eksportującej zboże, uważa, że elewator Andreas powinien dalej obsługiwać towary rolne, bo dobrze służy polskim rolnikom. Jeśli nie ma innego wyjścia, powinien zainteresować się tym Skarb Państwa, powiedział. Trzeba zwrócić uwagę, że terminal w Szczecinie to już trzeci, którego losy budzą niepokój producentów i brokerów zboża. W krótkim czasie został unieważniony wynik przetargu na terminal zbożowy w Gdyni, a przetarg na terminal w Gdańsku odwołany, bez podania przyczyn. Czy chodzi o zakulisowe rozgrywki, czy przekazanie terminali w ręce państwowego gracza, i tak wygrywają Niemcy? No mi brak już komentarza na to, widzowie, a wam? Piszcie standardowo. Z góry was pozdrawiam, Shot Joker.